25 stycznia. Podjęcie tematu grzechu. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. 1 rozdział 18 werset. Cóż to za słowa? Poprzednie wiersze mówią o wierze, łasce i zbawieniu. Podkreślone zostało miłosierdzie, ale dzisiejszy tekst zaczyna się myślą o Bożym gniewie. Kluczowym słowem jest tu albowiem. Słowo to łączy myśl o Ewangelii wyrażoną w Rzymian 1, 16-17 z dwoma następnymi rozdziałami, w których Paweł omawia kwestię grzechu. Stąd słowo albowiem wskazuje na potrzebę zbawczej Ewangelii, gdyż człowiek znajduje się w mocy grzechu. W wierszach od 1 do 17 apostoł przedstawił się czytelnikom i wyjaśnił cel napisania listu, a w wierszu 18 przeszedł do tematu grzechu. Jesteśmy więc już gotowi do dalszego etapu podróży z Pawłem przez list do Rzymian. W tej części listu Paweł rozważa powagę i uniwersalność problemu grzechu. Pisze, że wszyscy, Żydzi i Grecy, zgrzeszyli. Dlatego wszyscy potrzebują zbawienia. Dzięki łasce, skutecznego przez wiarę, związanego ze śmiercią Chrystusa na krzyżu. To Bóg stawia ustami Pawła diagnozę. Reszta księgi związana jest z leczeniem. Jednak zanim ludzi będzie można leczyć, muszą dojrzeć głębię problemu. Grzech jest poważną sprawą. Nie można go przeoczyć. Doprowadził do śmierci Chrystusa. To było Boże rozwiązanie dla zgubionego świata. W rozważanym dzisiaj tekście drugim kluczowym słowem jest gniew. Słowo to zwraca uwagę naszą na aspekt sądu i Boży charakter. Choć gniew Boży kojarzy się z ostatecznym zniszczeniem bezbożnych, to ma to związek z codziennymi skutkami grzechu w naszym życiu. Jedno jest pewne. Bóg nienawidzi grzechu. Nienawidzi tego, co szkodzi Jego dzieciom. Bóg w swej miłości był zmuszony rozprawić się z problemem grzechu. Paweł pisze, że podstawową odpowiedzią Boga była śmierć Chrystusa na krzyżu. W Rzymian 1,18 Paweł zaczyna rozprawę z problemem grzechu. Ojcze nasz, dziś chcemy Ci podziękować, że dostrzegasz nasze problemy, myślisz o nas i posłałeś Jezusa, aby nas ratować. Amen.